to staram się to spojrzeć na system przyjęcia zagrywki dwuczłonowo, czyli od deski w dół i od deski w górę. Od deski w dół to są oczywiście nogi i bardzo dużo czasu poświęciłem na to, żeby aktywować nogi, żeby zawsze pracować nogą bliższą do kierunku lotu piłki. Ona zawsze pierwsza musi się ruszyć. Oczywiście w myśl systemu motorycznego, który proponują nam tutaj prowadzący, włączyłem do swojej pracy takie przedmioty jak lupy oraz gumy dłuższe, z którymi robię kierunki poruszania się. Oczywiście one aktywują nam mięśnie pośladkowe. Do tego przede wszystkim trzeba zacząć od tego, że cały ruch zaczynam od pierwszej komendy, czyli słowa klucz, podnieś pięty do góry. I to jest podstawa i w momencie, kiedy zaczynamy ruch, do momentu, kiedy kończymy, pięta nie ma prawa być styczna z podłożem, bo to jest chyba najważniejsza rzecz. Oczywiście jakby wrócić do tematu zagrywkę można rozróżniać pod kątem zagrywki flotem i to flot można podzielić na przyjęcie dyszlem, czyli sposobem obrącz dolnym, sposobem obrącz górnym, gdzie w młodziczkach bardzo jestem wyczulony na to, żeby dziewczyny mają tą specyfikę, że boją się przyjmować na palce. Natomiast jeżeli popracuje się troszkę z cięższymi piłkami, to one zaczynają też dobrze czuć, ponieważ to uderzenie jest troszeczkę słabsze, one zaczynają czuć przyjęcie sposobem obrącz górnym. Natomiast panowie, to myślę, że to jest podstawa, przyjęcie sposobem obrącz górnym tych piłek lecących flotem. I oczywiście drugi sposób zagrywki, czyli zagrywka wyskoku, mocna. I tutaj jakby jest drugi system przyjęcia, tu raczej nie stosuje się sposobu obrącz górnego, bo oczywiście w młodziku, w młodziczce, bo są też dziewczyny, bynajmniej u mnie w grupie są dwie dziewczynki, które już w miarę regularnie grają zagrywką wyskoku i robią to nieźle. Powiem szczerze, aż sam czasami otwieram szeroko oczy. Natomiast w większości są to przyjęcie jest na sposób obrącz dolny. Oczywiście to, co ja stosuję w swojej pracy i to, na co zwracam uwagę, to jest różnica w ustawieniu nóg i przy okazji też praca. Przechodząc do tematu, czyli deska, zaczynamy dół od stóp. Używam gumy typu lup. Tak. Ja zawsze próbuję mówić o tym, że dół, praca dołu od góry, to są dwa różne sposoby. Dół powinien pracować bardzo szybko, góra już dosyć spokojnie, żeby nie było nerwowych ruchów. Oczywiście de facto te dwa rodzaje jakby pracy, one muszą wpadać w synergię, czyli włączenie się, bo musi być połączony ruch i wtedy mamy komplet. Zaczynamy od tego, żeby zawsze próbować reagować nogą kierunkową. W związku z tym, jeżeli piłka leci na moją prawą rękę, ja zawsze będę reagował prawą stopą. I teraz odpowiednikiem tego zaczynamy pozycja wyjściowa. To samo co przy motoryce, stopy równolegle. Zwracam bardzo mocno na to uwagę, bo bardzo często dziewczyny stają w ten sposób, co stawia je w sytuacji już minimalnie gorszej, ponieważ wtedy otwarcie idzie bardzo mocno do zewnątrz, tak? Do tego dochodzą pięty i mamy coś, czego nie chcieliśmy mieć. Staram się dziewczynom tłumaczyć, zresztą nie tylko dziewczynom, panom też, ponieważ mam zastępstwa bardzo często, żeby w momencie ruchu stopa nie otwierała się więcej niż 45 stopni. Czyli maksymalne otwarcie to jest tu. Jeżeli jest więcej, uciekają nam kolce biodrowe w bok, jest bardzo ciężko na złożenie powierzchni wtedy w barkach, tak? Jest bardzo złapać ten kąt, który powinien być oczywiście padania równy odbicia. W związku z powyższym, zaczynając od nóg, zawsze próbuję w ten sposób pracować. Pierwsze hasło, komenda, to o czym mówiłem, pozycja niższa, pięty góra i zaczynamy w formie przeskoku. Hop, dynamiczny przeskok kierunkowy po 8 na nogę, hop. Po czym wdrażam drugą stronę, czyli druga strona zaczyna nam pracować, hop. Hop. Kamil pokaże, on to robi zdecydowanie lepiej.
I w ten sposób, jeżeli zaczniemy pracować, oczywiście ja będę tutaj pokazywał te ćwiczenia i pomimo tego, ponieważ mamy godzinkę, to nie jest tak, że te ćwiczenia są wdrażane po jednym treningu. To musimy mieć świadomość, że niejednokrotnie tego rodzaju przeskoki, żeby to zaczęło wychodzić, żeby nie było udziału pięty, żeby była pozycja niska, żeby ręce były otwarte do przyjęcia, no to bardzo często jest kwestia 3-5 miesięcy, w zależności od dziecka, ale jeżeli zaczniemy zwracać uwagę na poszczególne ruchy, naprawdę da to nam coś, co się nazywa sukcesem. Oczywiście pytanie z poprzedniej grupy padło, no tak, ale jest 18 dziewczyn, 18 chłopaków, co mam zrobić? Dzisiaj mieliśmy przykład pana profesora. Jedna osoba staje z przodu, przepraszam, że teraz tyłem stanę. Kamil naśladuje moje ruchy. To już mamy wtedy 18 na 2, 9. Jeżeli damy trójkę, czyli trzecia osoba będzie stała z tyłu, w odległości, to już mamy 6 trójek i już możemy ogarnąć, tak? Poza tym spróbujmy zrobić to w ten sposób, że dzieci nawzajem będą skoncentrowane na tym, co robię, a przy okazji łapały problemy, które znajdują się po drugiej stronie, czyli druga osoba też będzie czuła, że jest monitorowana przez koleżankę. Podobnie będzie miała się sprawa, jeżeli chodzi o wykroki do przodu. I tutaj będziemy mieli kwestię przyjęcia zagrywki typu float. Ja preferuję jedną nogę zawsze odstawić do tyłu, czyli stajemy w tym układzie. To jest pozycja wyjściowa do floata, do przyjęcia floata. W dalszym etapie powiem, w której strefie, która noga z tyłu. Mówię, to będą moje schematy, które próbuję stosować u dziewczyn i które mi dają efekt. Czy Państwo będą zgodni z tym, czy nie? Ja powiem krótko i tematycznie, dopóki nie spróbujemy w ten sposób przyjmować, to tak naprawdę nie będziemy wiedzieli. Także to jest bardzo prosta rzecz. Tak samo podobnie ma się układ w tych ćwiczeniach motorycznych. Jak nie spróbujemy, to nie wiemy, jak bardzo gumy mogą spowodować ból w pośladkach na trzeci dzień. I podobnie będzie miało się poruszanie przód-tył. Zawsze startując, oczywiście powtarzam jeszcze raz, komenda, pięty do góry, odrywamy pięty i przesuwamy się zgodnie z nogami, czyli jeżeli prawą nogę mam z tyłu, to prawa noga musi wybić moją lewą do przodu, czyli tu, hop, ok? Do tyłu, noga, która jest z przodu, staramy się wybić do tyłu, hop, ok? W ten sposób można powodować, że będzie to prawa noga z przodu, lewa noga z przodu. Drugi system już pokażę Państwu, lecąc dalej, czyli podwójny krok. Staramy się to zrobić jak najszybciej, bo powiedziałem na samym początku, że nogi muszą pracować bardzo dynamicznie. To jest podstawa, żeby nogi były jak najszybciej aktywowane. I jedziemy. Hop, hop i tył. Hop, hop. Ok? Także w ten sposób pracujemy na samym początku. Myślę, że to przynosi rezultat bardzo szybko. A przy okazji oczywiście pracujemy nad naszymi mięśniami, przede wszystkim pośladkowymi. W dalszym etapie przechodzimy do gum już twardych, które będą powodowały większe natężenie, tak? Czyli my mamy pewien opór. Kamil oczywiście jak zwykle mnie tak naciągnie, że za chwilę strzelę z powrotem, ale to jest klasyczne. I znowu, pięty up i jedziemy podwójny ruch, ok? Wracamy, bo guma wraca. Oczywiście naprężenie gumy to jest kwestia indywidualna. Jak ja naprężę bardziej, to muszę bardzo dużą moc wyzwolić z nogi, z której się odbijam. Czyli imitujemy przyjęcie na prawą rękę. Lewa noga musi wybić moją prawą. Pierwszy ruch jest prawą nogą. Na co zwracamy uwagę? Przy tym ćwiczeniu podstawową rzeczą jest eliminacja ruchu, który ja uważam za największym problemem przyjęcia, czyli nie wykonamy ruchu pierw dostawnego, tylko pierw zrobimy ruch odstawny, ok? Bo jak zrobimy dostawny, można zrobić, ale my przy ruchu dostawnym jesteśmy w pozycji zachwianej, więc jest nam bardzo ciężko to wykonać. Napręcz troszkę jeszcze i teraz będzie ogień, bo ja muszę mocno pracować. Hop, hop! Druga strona, oczywiście
Do tego zaczynamy przyjęcie typu float, czyli lewa, prawa noga, jak pokażę, tylko na jedną, więc jedziemy tu, hop, hop. Robimy to jak najszybciej, tyłem do tyłu, bo też we flocie będziemy mieli sytuację, kiedy musimy się wycofać. Od tego zaczynamy. Jak już zaczynamy, jak już mamy, że tak powiem, widzimy, że osoba, która ma przyjmować, robi to całkiem nieźle, jeżeli chodzi o część dolną, czyli nogi, wtedy zaczynamy się zajmować górą. Góra to przede wszystkim praca dla mnie z paletkami. Oczywiście ma to swoje plusy, ma to swoje minusy. Do plusów należy to, że można fajnie złożyć powierzchnię do przyjęcia. I powiem szczerze, można tu wykręcić tą śrubkę. Tak jak wczoraj pan Radosław Wyżykowski miał laser. Wkręcić laser, pokazać miejsce na ścianie i już jesteśmy. Laser musi w jeden punkt padać. Czyli czy my zrobimy przód, czy my zrobimy tył, czy my zrobimy bok, to miejsce do grania musi być jedno. I podobnie będzie się to pokazywało na siatce. Jeżeli zawiesimy jakiś kawałek płachty, jest miejsce i bardzo szybko dziewczyny zaczynają łapać ten ruch, przede wszystkim pod kątem stawów barkowych. To, co jest niebezpieczne w paletce i to zauważyłem, że po chwili pracy zaczęło to źle wyglądać. My idziemy, pierwszy ruch jest nogą, ale zaraz za nogą idzie ręka. Nie możemy robić noga, złożenie i dopiero ręce, to jest za późny ruch. Rozumiecie Państwo, o co mi chodzi? Czyli jeżeli idziemy w prawo, tak? Ja idę tu. Nie mogę zrobić tego tak. Drugą rzeczą, która jest bardzo taką troszeczkę niebezpieczną i to, na co zwracam uwagę, to żeby wyrzucić ręce ze stawu barkowego. Czyli żeby to wszystko robić na wyciągniętym stawie barkowym. Okay? Czyli ja idę w tą stronę, hop, można chwilkę przytrzymać, dołożyć drugą rękę i mamy wyrzucony staw barkowy. I teraz, co się dzieje pomiędzy przyjęciem typu float, a zagrywka z wyskoku? Z wyskoku będzie bardzo fajnie widać, bo trzeba tą piłę zamortyzować jednokrotnie, która leci w późniejszym etapie 120 z hakiem, tak? Czyli my musimy użyć, może na drugą rękę, my musimy użyć pewnego rodzaju amortyzacji. Ta amortyzacja będzie tylko i wyłącznie wtedy zrobiona, kiedy my cofniemy ręce. Jeżeli będziemy mieli ręce tu, my nie jesteśmy w stanie już cofnąć, bo się ograniczamy. Jeżeli będziemy mieli staw barkowy wyciągnięty do przodu, zawsze możemy cofnąć. I to już będzie ta amortyzacja. Pokażę, w jaki sposób. Hop i cofam. I to będzie już wtedy amortyzacja. Także to są podstawowe elementy. Na tym pracujemy bardzo często. Czarek się pyta, czy od razu przechodzimy do kątów. Proszę Państwa, ja tak, tylko że te ćwiczenia nie są robione w jednej jednostce, ani w jednostce trwającej miesiąc. To już jest, to już przeskoczyliśmy pół roku. Jeżeli chodzi o ten kąt odbicia, bardzo zainspirowało mnie i spróbowałem to z dziewczynami swoimi wykorzystać, bo nie mogłem uzyskać tej płaszczyzny poprzez wyjście barkiem do przodu bądź też w bok. W związku z tym spróbowałem ze swoimi dziewczynami przy pomocy maszyny, gdzie już nogi pracowały, zaczynać przyjęcie w sposób łokcie wysoko. Co się dzieje? W momencie, kiedy łokcie wysoko, ja idę do odbicia kątowego, automatycznie bark jest wyciągany, bo ten bark już tutaj jest wyciągnięty. I to samo w drugą stronę. Dodatkowo, jeżeli Kamil podniesie ręce wysoko do przyjęcia, zejdź niżej, to zobaczcie, hop, mamy wyciągnięcie stawów barkowych. Więc już pierwszy etap, który będzie bardzo fajny, czyli to, wyciągnięcie stawów barkowych do właściwej pozycji ułożenia barków. Oczywiście po 2,5-3 miesiącach pracy wróciły do pozycji wyjściowej do przyjęcia, ale już nie miałem problemu z wyciągnięciem barków.